Może rozpocznę w ten sposób. Na tych uroczystościach rocznicowych, gdzie równocześnie było spotkanie z kapłanami, którzy powoływali się na swoje korzenie śląskie. Jeden z kapłanów wiedział, kim jestem i szukał mnie. Przychodzi, bo ktoś wskazał i mówi, a jo jest Dżun Wieczorek. Ja mówię, jo też. Ale moja matka z domu też była Wieczorek. Ja mówię, moja też. Ale mój ojciec był Piotr. Ja mówię, mój też. A moja mama, Maria, moja też. Dotknięcie tej przeszłości. Wtedy się dowiedziałem, że z mojej parafii wyjechało w tym czasie 1854 roku wielu. 32 rodziny. A wśród nich Wieczorkowie. I potem na cmentarzu w Yorktown, najpierw zwiedzaliśmy kościół, gdzie święci błogosławieni Śląska, Polski, czuło się, że jestem w domu. Idę na cmentarz, Tomasz Wieczorek, urodzony, ochrzczony Bodzanowice. Hildegarda z domu Wieczorek, też ta parafia. Za nimi dzieci pochowane, wnuki, prawnuki. A pani Warzecha z domu Wieczorek wręczyła mi takie opracowanie komputerowe, gdzie rozprzestrzenili się Wieczorkowie. To jest prawie 150 stronic. Nie zdążyłem sprawdzać w księgach metrykalnych, bo to jest trochę więcej na to pracy. To jedna taka refleksja. A druga, chciałbym nawiązać do słów księdza arcybiskupa. W czasie tego pierwszego pobytu przyszła delegacja do mnie, bym odprawił dla nich też mszę świętą w kościele niemieckim. Zaskoczony byłem tym. Ledwo co mówili językiem niemieckim. Ale ksiądz biskup niech odprawi po angielsku, bo tu już nikt z nas tym językiem nie włada, choć pochodziliśmy z Dolnego Śląska. Ja mówię, to nie ma sensu. Z drugiej strony nie będę kaleczył języka angielskiego, w którym nie jestem wierny. Postawiłem pytanie, a co się stało, że tak się stało? Bo nasi wyjeżdżali bez duszpasterzy. To jest odpowiedź. I dlatego, kiedy się te czasy w jakiś sposób, użyję słowa, rozluźniły tych wyjazdów, arcybiskup Noson był proszony, wtedy biskup jeszcze diecezji, poślijcie nam księży Ślązaków. I to było takie wielkie odrodzenie. I oni się z tego cieszą, że z tej ziemi, gdzie przodkowie byli, dzisiaj przyjeżdżają kapłani i służą. I to jest nawiązanie, jeszcze raz podkreślam, tego tym ludziom trzeba. Z tej ziemi, dla tamtej ziemi, z tego serca, dla tamtego serca. To było moje piękne przeżycie. A drugi raz, gdy byłem z tym zespołem też, przeżyliśmy bardzo wspaniałe chwile w tych różnych miejscowościach i podziwialiśmy właśnie ten śpiew, o którym tutaj pani senator mówiła. To tyle krótkich refleksji mojego własnego takiego dotknięcia z tej ziemi, tamtej ziemi Ślązaków.